Syna i Ducha Świętego. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. Obecnie będziemy studiowali kolejne rozdziały z Księgi Apokalipsy Świętego Jana, czyli Objawienie Świętego Jana, rozdziały 4 i 5, ale nim rozpoczniemy studiowanie tych rozdziałów, przejdźmy pierw do powtórzenia tych głównych myśli, które przestudiowaliśmy zeszłym razem. Mianowicie Księga Objawienia jest, tak jak sam wstęp mówi, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. Jest to księga objawiona. Tu, chociaż jest wiele różnych tajemnic, lecz ta księga jest spisana z punktu widzenia Bożego, jak Bóg patrzy na nasz świat. I jest przeznaczona przede wszystkim dla sług swoich. To nie jest księga dla świata, dla ateistów, czy ludzi innych denominacji, jest dla sług Jezusa Chrystusa. Z uwagi na to, że Pismo Święte jest napisane pod natchnieniem Ducha Świętego i Duch Święty działa przede wszystkim, objawia Pismo Święte sługom Jezusa Chrystusa. Tym, którzy idą za barankiem, tym, którzy idą za Jezusem Chrystusem. Jest tu przede wszystkim napisane to, co ma się stać wkrótce. Przyszłość świata. Oczywiście ona jest nie napisana jak taki zwykły nasz podręcznik historii, gdyż te podręczniki pisali ludzie, ale ona jest napisana z natchnienia Bożego. Jakby powiedzieć, Bóg jest autorem tej księgi. I na samym wstępie mamy błogosławieństwo. Pierwsze błogosławieństwo Apokalipsy. Mówi, błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Czytać, słuchać, zachowywać. Trzy bardzo ważne elementy. Czytać. Nie musimy, jest powiedziane, ci, którzy rozumieją tę księgę. Wszystkich elementów nie zrozumiemy. Musimy zrozumieć cały obraz całości. Co Bóg w tym arcydziele swoim pokazał nam, ludziom, co ma się wydarzyć wkrótce, abyśmy ten cały obraz, pewne szczegóły możemy uniknąć, nie zauważyć, czy nawet nie zrozumieć, lecz najważniejszą rzeczą jest Boży plan. I tak jak ostatni raz powiedziałem, kiedy my to wszystko przestudiujemy, zobaczymy, to ostatnie słowo, które apostoł Jan powiedział, powinno też i z naszych ust wyjść. Przyjdź, Panie Jezu. Tak wspaniałe, tak piękne są opisy przyszłego świata, świata, który ma przyjść, że patrząc na otaczającą nas rzeczywistość, każdy sługa Jezusa Chrystusa powie, przyjdź Panie Jezu. Wiem, że tu nie jest moja ojczyzna. Moja ojczyzna jest tam w niebie. Skąd też oczekuję mojego Zbawiciela. Chrystus w pierwszych trzech rozdziałach jest tym, który przechodzi, spaceruje między świecznikami, a świeczniki to jest siedem zborów.
jest tym, który diagnozuje Kościół na przestrzeni od wniebowstąpienia Chrystusa aż do końca świata. Ta historia Kościoła jest podzielona na na 7 etapów i każdy z tych etapów nazywa się Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodycea. I Chrystus diagnozuje te kościoły, te okresy, mówiąc, co mi się podoba, co mi się nie podoba, daje rady, nagany. Przede wszystkim to jest dobry lekarz, który chce, żeby pacjent był zdrowy. Dlatego jest potrzebna dobra diagnoza. A ta diagnoza jest na samym początku to, co Chrystus mówi, Jezus Chrystus, który jest świadkiem wiernym. Ta diagnoza jest wierna, ta diagnoza jest prawdziwa. Jezus Chrystus chce, aby każdy z nas był zwycięzcą, bo każdy z tych diagnoz, tych listów do zborów czy do kościołów kończy się zwycięzca, zwycięzcy dam. Co dam Tobie? My mamy wolną wolę jako ludzie. Chrystus, Duch Święty, nic nie może na siłę, jeżeli my tego nie zrobimy. Na przykład do zboru w Sardes, okres Sardes, Chrystus mówi, nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Prosi o doskonałość tych uczynków. Uczynki są bardzo ważne. Wiara, każdy posiada wiarę mniejszą, większą, ale Chrystus chce, abyśmy naśladowali dobre uczynki, abyśmy Jego naśladowali. Są tylko dwa okresy w historii, które były bardzo dobre. Smyrna to jest bardzo odległy okres za czasów jeszcze Cesarstwa Rzymskiego i nam bliski okres to jest okres Filadelfii, przełom roku 1800 do 2000 roku, kiedy Chrystus mówi, że no jest bardzo dobrze i my z tamtego okresu możemy się bardzo dużo nauczyć. My żyjemy w okresie Laodycei. Chrystus wyraźnie mówi letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Haniebna nagość Twoja. Nie tylko dosłownie mamy nagość wszędzie, w sklepach, w księgarniach, w telewizji, ale mamy tą nagość duchową. Ludzie nie przyjmują sprawiedliwości Chrystusa, która jest tą białą szatą. I tu my powinniśmy się bardzo dużo uczyć od świadka wiernego i prawdziwego, którym jest Jezus Chrystus, który chce naszego dobra. I do nas jest skierowany ten apel Chrystusa, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Otwórzmy się, nasze serca, na przyjście Chrystusa. Niech Chrystus zamieszka w nas. Przyjmijmy naszego Zbawiciela. Żyjmy tak, jak On żył. Niech Jezus Chrystus będzie każdego z nas osobistym Zbawicielem. Niech będzie przyjacielem, z którym będzie miłe chwile spędzał swojego życia. Każdy z nas będzie zwycięzcą i kiedyś w przyszłości zasiądzie na tym wspaniałym tronie, tak jak Chrystus zwyciężył i zasiadł na tronie swojego Ojca. Tak więc powtórzmy za apostołem Janem. Przyjdź, Panie Jezu. Chcę, abyś przyszedł i wziął mnie
do domu ojca swojego. Przechodzimy do 4 i 5 rozdziału Apokalipsy, gdzie jest kontynuacja tego, co Chrystus powiedział do Laodycei. Zwycięzca zasiądzie ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Chrystus zwyciężył. Wstąpił do niebiosa i siedzi po prawicy Bożego Majestatu. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Tak więc Chrystus siedzi na Bożym tronie. I teraz apostoł Jan w wizji widzi drzwi do nieba. Widzi otwarte niebo, widzi drzwi. I głos zaprasza go, aby wszedł w te drzwi, wstąpił tutaj, wszedł do nieba. To jest wspaniała wizja, którą nieliczni z ludzi, nie wiem, czy na rękach można policzyć tych ludzi, którzy zobaczyli tron Boży, zobaczyli to, co Jan zobaczył. Wspaniałą salę tronową Boga. Jeżeli patrzymy na cały majestat Boży, na to, co otacza nas, na piękno Bożego stworzenia, kiedy patrzymy na piękno wszechświata, galaktyk, które tak możemy wspaniale przez te teleskopy, które są na orbicie, jak Hubble'a i inne, obserwować, to jesteśmy w pełni podziwu dla dzieła, które Bóg stworzył, dla arcymistrza, który tak wspaniale wszystko ukształtował. A co dopiero to otoczenie tronu Bożego, jak ono wspaniale wygląda. Oczywiście żaden opis nie odda nam rzeczywistości. Jan widzi tron w niebie. Na tronie siedział ktoś. Nawet nie odważył się powiedzieć, kto tam siedzi, tylko słowo ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był, i tu daje wspaniały opis. Jeżeli znamy jakieś kamienie szlachetne, jak one wspaniale się mienią jakimiś wspaniałymi barwami, tak więc takie wspaniałe barwy otaczają tron Boga. A wokoło tego tronu widzi Jan 24 trony. I na tych 24 tronach siedzi 24 starców, którzy są ubrani w szaty białe, a na głowach ich złote korony. Szaty białe. To jest ten symbol, o którym w zborze laodycejskim Pan Jezus mówił, aby tą haniebną nagość swoją przykryć, abyśmy mieli te szaty białe, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Nagość, to co nagość jest, czym spowodowana? Grzechem. Kiedy Adam i Ewa zostali na początku stworzeni, oni byli nadzy, ale nie odczuwali tej nagości. Dopiero grzech spowodował to, że kryli się przed Bogiem. To jest właśnie ta nagość, to jest grzech. I ten grzech Chrystus przykrywa swoją sprawiedliwością. To nie jest nasza, bo my nie mamy żadnej szaty na przykrycie się przed majestatem Bożym. Białe szaty. I o tych białych szatach w
liście do Sardes jest powiedziane: zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Nie wiadomo, jaki byśmy mieli strój, z jakiej tam kanonu mody ubierali, z najlepszych projektantów. Biała szata przewyższa wszystkie stroje. I dlatego też marzmy o tej białej szacie, o sprawiedliwości Chrystusa. Tak jak syn marnotrawny wrócił do domu ojca i ojciec dał mu piękną szatę. I tak samo i nam Bóg daje piękną szatę. My jesteśmy w łachmanach. Bóg tak nas widzi, a przyjmuje nas szatą Jezusem Chrystusem. 24 starców siedzi tam i przed tymi 24 starcami jest jeszcze 7 ognistych pochodni. Nie wiem, jak te pochodnie wyglądają, ale przypuszczam, że to jest coś wspaniałego. To jest tak coś pięknego i te 7 ognistych pochodni to jest 7 duchów bożych. Możemy tu snuć różne porównania z księgą Zachariasza, gdzie jest ten właśnie świecznik siedmioramienny, gdzie te 7 lamp, 7 pochodni płonie. I to jest właśnie te 7 duchów bożych. Kto to? Co to? To są pewne rzeczy, które możemy snuć, domysły, ale to jest. I przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. Morze szkliste. Oczywiście to jest wytłumaczenie bardzo proste. Morze, morze szkliste, olbrzymia powierzchnia. To jest, kiedy płyniemy morzem, czy oceanami płyniemy, kiedy Magellan płynął, ile tam miesięcy płynął. I po prostu żywej duszy nie było, tylko morze i morze. Olbrzymia powierzchnia. I ta olbrzymia powierzchnia jest przygotowana dla zbawionych. Tam jest bardzo dużo miejsca. Dla każdego z nas jest tam miejsce. W domu Ojca jest wiele mieszkań. Wiele miejsca jest. Później tam w kolejnych rozdziałach, w 7, widzimy, że to morze szklane jest zapełnione ludźmi. Olbrzymi tłum zbawionych. I jest tam dla nas miejsce. Tylko na razie jest puste. Na razie jest puste. I są tam jeszcze 4 postacie. Pełne oczu z przodu i z tyłu. No jakieś dziwne. Ni to zwierzęta, ni to człowiek. Jeden podobny do lwa, drugi do cielca, trzeci do człowieka, czwarty do orła w locie. No, dziwne stworzenia. I te stworzenia mają skrzydła i nie odpoczywają ani we dnie i w nocy i śpiewają. No, to jest też dla nas niepojęte, ale apostoł Jan nie był wzięty w wizji z kamerą, żeby to sfilmować nam wszystko. Ale daje słowa. I te słowa nam są wystarczające, aby każdy z nas mógł powiedzieć: przyjdź, Panie Jezu, oraz ja tam chcę być. Chcę znaleźć się na tym morzu szklanym. Znaleźć się przed tronem Bożym. Przed tymi 7 pochodniami. Przed 24 starcami. I tak jak oni śpiewali, śpiewać: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. I jest bardzo interesujące, że te 4
zwierzęta, cztery postacie oddają cześć i chwałę i dziękczynienie temu, który siedzi na tronie. Oni dają świadectwo o Bogu. Oni pięknymi słowami wychwalają Boga. Nie wiem, czy kiedykolwiek słuchaliśmy jakiegoś wykładu, jakiegoś mówcy, złotoustnego mówcy, który wspaniale przedstawiał dane zagadnienie, czy dany temat, czy o Bogu, czy o różnych rzeczach. I wszyscy później wstają, klaskają, wiwatują, chwalą maestra i tym podobnie, czy jakiś śpiewak pięknie zaśpiewał, tak jak Pavarotti, czy tak inne osoby. I te właśnie istoty nieziemskie oddają cześć, dziękczynienie tymi słowami, ale na pewno tam jest więcej, mówią o tym doświadczeniu ludzi. Aż miło to było słuchać. I kiedy kończą oni swoją opowieść, wówczas 24 starców w tym pełnym zachwytu, tam nie biją brawo, nie biją brawo. To jest wszystko skierowane ku chwale Najwyższego, ku chwale Boga naszego. I oddają pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składają swoje korony przed tronem. Oczywiście w tym znaczeniu, że dziękują Bogu, że zdobyli tę koronę żywota, koronę sprawiedliwości. Że gdyby nie Bóg, to oni by nic nie osiągnęli. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Bóg stworzył wszystko. Wszystko zaistniało i Bóg wszystko utrzymuje w swojej wszechmocy. To musimy sobie zdawać sprawę. Jak tam się znaleźli tych 24 starców? Nie wiadomo, ale to są osoby z rodu ludzkiego w białych szatach. Oni nie mieli tych białych szat. Jak oni się tam znaleźli? Czy w jakimś zmartwychwstaniu? Pismo Święte tylko podaje nam urywkowo, ale to są te istoty, które dziękują Bogu za zbawienie. I teraz przechodzimy do kolejnego rozdziału. Jest to bardzo interesujący rozdział. Tak jak tam mamy taką sytuację bardziej statyczną, ale w następnym rozdziale mamy bardzo taką sytuację bardziej dynamiczną. Mianowicie zaczyna się coś dziać. Apostoł Jan widzi w prawej dłoni tego, który siedzi na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Następnie widzi potężnego anioła, który wołał głosem donośnym: któż jest godzien otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? To jest bardzo interesująca sytuacja, kiedy to Bóg ma w ręce księgę. Księga ta jest, jak będziemy dalej czytali, co się dzieje z tą księgą, jak te pieczęcie są kolejno zrywane, księga ta opisuje, jak będzie się dalej sytuacja na świecie rozwijała. Opisuje właściwie, tam jest spisany Boży plan działania. Podobna sytuacja była, kiedy Mojżesz na pustyni, jak 40 lat krążyli tam, Bóg go zawołał na górę, dał mu plan, aby zbudował świątynię. I Mojżesz z tym planem zszedł do obozowiska. Izraelici zaczęli budować świątynię.
To był Boży plan. Mojżesz nie robił nic według swojego planu, ale wszystko robił według Bożego planu. Tak jak czytamy o tej świątyni, dziedzińcu, ołtarz, umywalnia, później namiot namiot przymierza, święte, najświętsze miejsce, chleby pokładne, świecznik, ołtarz kadzenia, później Arka Przymierza, w której był dekalog, laska Arona i złote wiadro z manną. I to był Boży plan. Bóg dał plan, takie a takie wymiary, wszystko było elegancko. Kolejną sytuacją było, kiedy to Bóg zapragnął, kiedy ta świątynia właściwie, kiedy to Dawid patrzył na to wszystko, na tą świątynię i mówił, ja mieszkam w pałacu, a Bóg w takim namiocie i zapragnął zbudować świątynię już tak z muru, o, z cegły, nie z cegły, tylko z kamienia i tak dalej, ze złota. Bóg powiedział, nie, ty będziesz budował, twój syn, bo ty masz ręce pełne krwi, twój syn zbuduje. I Bóg dał im plan. Plan pisany ręką ludzką. Dał im plan. Oni nie wymyślali sobie wszystko. Wszystko było z planu Bożego. Tak samo Bóg ma w ręce plan dokończenia historii świata, jak ma kolejno wyglądać, kto ma tu zrobić porządek na tym, jak ma być zrobiony porządek na tym świecie, ma plan działania. I anioł ogłasza w całym wszechświecie, kto jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. Studiowałem właśnie to słowo godny w językach oryginalnych, z różnych podejściach, mianowicie godny jako jest słowo aksjon, czyli akcja. Kto podejmie się tego działania? Kto podejmie się tego? Byśmy mogli powiedzieć, że przetłumaczyć w takim szerszym tłumaczeniu, kto jest może to działanie Boże zrealizować. Kto wykona plany Boże? Kto jest odpowiedni? Kto ma na tyle mocy, zdolności? Od kogo możemy oczekiwać, że to uczyni? Zdolny do wykonania tych zapisów tej księgi. Nadający się odpowiednie. To byśmy mogli powiedzieć, ktoś ogłasza, żeby ktoś zbudował na przykład urząd miejski, ogłasza, że poszukują wykonawcę, aby zbudował jakiś tam stadion. Oczywiście ja nie jestem godny tego. Nie jestem odpowiedni, nie mam kwalifikacji, nie znam się na tym. Oni będą szukali osoby, która się na tym zna, która ma już doświadczenie, aby był zbudowany ten stadion, aby się nie zawalił, aby długo, długo służył ludziom. I jest ciekawa rzecz. Nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć tej księgi, ani do niej wejrzeć. No tragiczna sytuacja. Nikt nie jest w stanie zrobić porządku z tym bałaganem, jaki mamy tutaj na ziemi. Nie ma osoby odpowiedniej. I wtedy Jan płacze rzewnie, że nie znalazł się nikt odpowiedni, aby wziąć tę księgę, wziąć te plany Boże i zrealizować 100%. Plan Boży jest taki, aby dokończyć to dzieło, które Jezus Chrystus na Golgocie rozpoczął, aby tu na ziemi zapanowało Królestwo Boże i aby ten bałagan, jaki mamy obecnie, już nigdy nie powstał. Żadna osoba
nie ma takiej kwalifikacji. I kiedy Jan płacze, podchodzi do niego jeden ze starców i rzecze: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Tak więc jest ratunek. Jest lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. Jest to Jezus Chrystus. On jest zwycięzcą. On może jest w stanie dokonać tego wszystkiego. Kiedy czytamy ostatnie rozdziały, 19 rozdział, jest tam opisany wspaniały triumf, 19 rozdział od 11 wiersza, wspaniały triumf Jezusa Chrystusa. Kiedy to z potężną armią Chrystus na białym koniu przybywa, aby zniszczyć wrogów Boga. Zagłada wrogów Boga. Oczywiście wrogowie to są ci, którzy sami z własnej woli stanęli po stronie szatana. Z własnej, nieprzymuszonej woli. Przecież Chrystus przychodzi, aby zniszczyć wrogów Boga, a zarazem przychodzi, aby dać królestwo swoim sługom. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Chrystus ma doświadczenie w zwycięstwie. Nie był pokonany przez szatana. Szatan go nie pokonał. Chrystus toczył wspaniały bój z szatanem i powiedział wyraźnie: idzie książę tego świata, ale we mnie nic nie ma. Pokonał szatana, Chrystus. I ma pełne kwalifikacje, jest zdolny do wykonania dzieła tej księgi. Kiedy czytamy księgę Pisma Świętego, możemy mieć jakieś wątpliwości. Ach, nie wiadomo, czy będzie. Nie, nie. Nie. Wierz święcie, że jest Jezus Chrystus, który zrealizuje to wszystko, co jest w Piśmie Świętym. Sam Chrystus mówi o sobie: ja mam klucze. Mam klucze śmierci i piekła. Pokonam śmierć, pokonam piekło, czyli te szatańskie moce. Pokonam śmierć. Człowiek nie jest w stanie pokonać ani śmierci, ani szatańskich mocy. Umieramy. I nie jesteśmy w stanie za żadne skarby świata uniknąć śmierci. Ale Chrystus pokonał, zwyciężył śmierć. Zmartwychwstał. I też zmartwychwzbudzał ludzi. Następnie nie jesteśmy w stanie pokonać szatana, mocy piekielskich. Chrystus jest w stanie pokonać. Sam był kuszony 3 razy przez szatana, na pewno jeszcze w swojej działalności czy półletniej. Nieraz był kuszony przez szatana, ale Chrystus pokonał go. Nie tylko cieleśnie, ale i też duchowo. Na samym początku Pan Bóg powiedział 3:15: i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. I to jest właśnie mowa o Chrystusie. Ono, czyli Chrystus jako potomstwo niewiasty. Będziemy później w Apokalipsie w 12 rozdziale o tym czytali. Chrystus zdeptał, zmiażdżył głowę szatanowi, a szatan go ukąsił. Ukąsił przez te cierpienia Golgoty, ale te cierpienia
Chrystusowi nie zaszkodziły, nie odebrały mu życia, ale był zwycięzcą. I następnie Jan przypatruje się, jak między tronem a czterema postaciami pośród starców stoi baranek, jakby zabity. Stoi baranek. Baranek Boży. Oto idzie baranek Boży. Baranek Boży. To, co Jan Chrzciciel powiedział. Baranek Boży stoi. Jakby zabity. Stoi, ale jakby zabity. I to jakby zabity, to jest jego order. To jest jego zwycięstwo. On otrzymał ten wieniec chwały od Boga. Był wierny Bogu aż do śmierci. Przez śmierć swoją pokonał szatana. I Chrystus, dalej czytamy, przystąpił i wziął tę księgę od tego, który siedział na tronie. I co wtedy dzieje się? Powszechna radość. Radość, że zło zostanie zniszczone, że nastanie Boże panowanie, że nie będzie tego bałaganu już więcej. I wtedy w pierwszej kolejności cztery postacie i 24 starców zaśpiewali piękną pieśń. Godzin jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęci, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemiona, języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na wieki wieków. Chrystus jest zdolny do tego, aby zrealizować Boże plany. Zdjąć te pieczęcie. Otworzyć tę księgę i zgodnie z tymi słowami, jakie są tam napisane, zrealizować Boży plan. Bóg ma plan. Pamiętajmy o tym. Bóg ma plan. Ten plan jest doskonały. To nie są nasze plany. My nie zrealizujemy Królestwa Bożego na ziemi. Niektórzy mówią, że no, ludzie to w końcu będą dobrzy. Ale pamiętajmy, że mieliśmy nadzieję, rząd będzie dobry, znowu coś jest źle, może następny będzie dobry. I tak ludzie już tysiącami lat myślą, że coś będzie lepiej na tej ziemi. Nie jest lepiej. Cały czas wojny, wyzysk, zło, nieprawość, grzech, mord i ta haniebna nagość, o której Chrystus mówi. I Chrystus dokonał zwycięstwa przez to, że został zabity, odkupił, śmierć jest zwycięstwem, odkupił nas krwią swoją z każdego plemienia, języka, ludu i uczynił nas dla Boga, ród królewski, kapłanów i będą królować na ziemi. Tu na ziemi będziemy królowani. Odwiedzimy dom Ojca w niebie, ale później tu ludzie, tak jak za czasów Adama i Ewy, w tych czasach błogich chwil, kiedy to nie było jeszcze grzechu, tak właśnie wrócimy z powrotem do Edenu. I apostoł Jan patrzy, co dalej się dzieje. Dalej widzi aniołów. Niezliczone krocie, tysięcy, nie do zliczenia, którzy mówili donośnym głosem: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i chwałę, i błogosławieństwo. Czyli też wychwalali Chrystusa. Aniołowie nie byli, nie mają siły dokonać tego, co jest w księdze napisane. To czyli bój z szatanem, walka w niebie je była. Ale gdyby Chrystus nie przyszedł z pomocą, to siły były bardzo wyrównane. Szatan ma naprawdę potężną moc.
ale Chrystus przyszedł z pomocą i szatan i jego aniołowie zostali strąceni, jak to później będziemy dalej czytałem. I teraz przechodzimy na dalej. I kiedy to wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała na wieki wieków. A cztery postacie mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. I tu mamy bardzo ważną rzecz. Pierwsze cztery postacie, 24 starców, oddają cześć i chwałę Chrystusowi za to, że Chrystus realizuje Boże plany dotyczące ziemi. Plan uczynienia koniec zła. Plan zbawienia ludzi. Plan, aby nowa ziemia, nowe niebiosa było, aby ludzi z martwych wzbudzić, naprowadzić do królestwa i zniszczyć wrogów Boga, którzy świadomie stanęli po stronie szatana. To będziemy w dalszych rozdziałach. To jest szokujące, że ludzie stanęli po stronie szatana, aby walczyć z Bogiem. To jest szokujące, ale tak jest. Oddali fakun. Aniołowie też cieszą się. Są aniołowie stróże, którzy pilnują nas, strzegą nas. I oni też cieszą się, że w końcu ta służba się skończy. Że widzą, ile zła, ile upadków, ile demoralizacji jest na ziemi. Że to się w końcu skończy. My, jakbyśmy jako istoty takie bezgrzeszne znajdowali się w takim zdeprawowanym środowisku, to na pewno byśmy boleli, zastanawiali się ciągle, kiedy to koniec nastąpi. Ale kiedy usłyszeli, że jest Boży plan, że ten plan się realizuje, byli bardzo zadowoleni i oddali Bogu pokłon. I teraz my. Jak my, jak każdy z nas, jak ja i ty, reagujesz na to, że Chrystus trzyma w swoich dłoniach historię tego świata. Że Chrystus prowadzi to wielkie dzieło Boże ukończenia dzieła zbawienia, które Chrystus na Golgocie od raju utraconego do raju odzyskanego. Po drodze Golgota, przelana krew Jezusa Chrystusa i teraz ktoś to wszystko musi dokończyć. Dokończyć dzieło. Nie myśl sobie, że to tak samo od siebie wychodzi. Ta, jakoś, ta historia toczy się, sama się kończy. Ona nie toczy się sama. Nie sama się skończy. Jezus Chrystus, On kontroluje to. On kontroluje historię. Przede wszystkim chce zbawić ciebie i mnie. Każdego z nas chce. Każdego z człowieka chce zbawić. Ale bez twojego przyzwolenia, bez mojego przyzwolenia, Chrystus nikogo nie zbawi. Chrystus może diagnozę, może nam przez Ducha swojego Świętego mówić, co mamy zrobić, nasze sumienie porusza. Wczoraj słuchałem takiego wykładu, gdzie młodzieniec pod różnymi nałogami był, przyszedł na wykład, bo kolega go zaprosił, słuchał, jak pastor wspaniale mówił o temat nawrócenia, na temat Chrystusa, apelował do serca, on przyjął to wszystko pod wpływem tego apelu, ale później mówi, i znowu wróciłem do zła. I znowu jeszcze gorzej było. To jest ta walka duchowa. Ta walka duchowa to jest nasza wolna wola. Szatan nas kusi, ale my zawsze robimy ten krok do złego. Chrystus nas ocenia, diagnozuje. Chce nam pomóc, chce nas uleczyć, chce, abyśmy byli zbawieni.
I teraz, kiedy to wszystko widzimy, te starania, starania nieba, jeżeli właśnie w Księdze Apokalipsy zobaczymy, jak niebo, jak cały wszechświat otaczający nas, jak aniołowie, jak 24 starców, te płomienie, cztery postacie, Chrystus, Bóg, jak oni troszczą się o nas, o to, żebyśmy byli zbawieni. Całe niebo angażuje się, nawet poprzez te różne plagi, które spadają. Później czytamy o tych plagach, które Bóg wylewa, te trąby, później te pieczęcie i tak dalej. To nie są, że Bóg karze ludzi, że Bóg jest jakiś mściwy, a zgrzeszyłeś, teraz lanie dostaniesz za to, albo tam plagami cię. Nie, Bóg chce człowieka uratować. Nawet czasami przez takiego, taki można powiedzieć, taki psztyczek, przez takie doświadczenie, nawet bolesne doświadczenie człowieka. Bóg chce człowieka ratować. I ta księga mówi o ratunku. Bóg ratuje człowieka. Jak apeluje, jak wysyła swoich sług, jak wysyła swoich aniołów, którzy ogłaszają Bożą miłość, Boży ratunek. Bóg wręcz mówi, wyjdź lud z tego grzechu, z tej nieczystości, abyś nie był uczestnikiem, uciekaj z tego miejsca. Tak jak Sodoma i Gomora. Bóg chciał ratować ludzi, ale pewnych się nie uratowało, tylko właśnie trzy osoby się uratowało. Żona Lota, ona tam zerkała. Żal jej było tego grzechu, tej właśnie przyjemności sodomskich i gomorskich. I dlatego z wielkim utęsknieniem popatrzyła się i zamieniła się w słup soli. Lot i jego córki uciekli. Uciekli, ale to usłuchali Bożego zlecenia. Nawet czytamy tam, że aniołowie na siłę ich wyciągali, bo oni by tam jeszcze chcieli posiedzieć. Tak grzech usidla nas. Tak więc, patrząc na te dwa rozdziały, mamy wspaniałą wizję nieba. Wizję tronu Bożego. I to zapewnienie, że zwycięzca zasiądzie na tronie, tronie Bożym. Tak jak Chrystus zasiadł. I ostatni rozdział, 22, mówi: i ukazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. A w środku ulicy Jego i na obu brzegach drzewo żywota. I nie będzie już nic przeklętego, bo w nim tron Boga i baranka, słudzy Jego służyć Mu będą. To jest właśnie to wspaniałe. Chrystus pokazuje ten tron, wspaniałość nieba. To niebo zejdzie na ziemię. Ale nim to nastanie, nim słudzy Jego, to co na samym początku, powtarzam, ukazać sługom swoim, słudzy Jego. Czy jestem sługą Jezusa? Bądź sługą moim. Ucz się ode mnie. To jest nauka. To nie jest w ciągu jednego dnia, tygodnia, miesiąca, roku. To jest służba. Całego życia jest to służba. Służyć Mu będą. Służyć z miłości. Z miłości swojemu Zbawicielowi, który jest godzien tego wszystkiego. I każdy z nas niech dzisiaj, niech obecnie powtórzy za mną te wspaniałe słowa. Temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oddajmy pokłon Bogu. Oddajmy pokłon Najwyższemu. Przestrzegam przed oddawaniem pokłonu ludziom, przez wywyższanie człowieka. Oczywiście szatan tu działa,
On chce odwrócić nasz wzrok, żebyśmy nie patrzyli na Chrystusa, ale różne osoby sobie wybrali, którym możemy oddawać cześć i chwałę, do których się modlić będziemy. Oczywiście nasza uwaga, jeżeli jest skierowana na ludzi, którzy robili różne dokonania, dobre, wyższe, najwyższe dokonania, ale te dokonania były zawsze z myślą o Bogu. Nie z myślą, żeby ja był wywyższony, ale żeby Bóg był wywyższony. Zrozummy to. Módl się tylko do Boga. Bóg jest istotą duchową. On nie potrzebuje, żebyś się modlił do Niego poprzez jakieś materialne rzeczy. Bóg jest w skrytości. Tak więc, podsumowując nasze dzisiejsze rozważanie, Chrystus zwycięzcą jest. Chrystus jest godzien, zdolny do wykonać Boże plany. I teraz najważniejsza rzecz każdego z nas. Po której stronie będziesz? Po stronie Jezusa Chrystusa, czy po stronie Jego przeciwnika? To jest pytanie do przemyślenia. Czy chcesz być sługą Jezusa Chrystusa, czy sługą Jego przeciwnika? Jakże miło i wdzięcznie być sługą Bożym. Wiemy, że jest wspaniała rzecz przygotowana dla nas, przebywanie w Bożej obecności ze zbawionymi po wieki wieczne. Tego życzę Tobie i sobie i każdemu, aby dołożył wszelkich starań, aby tam się w wspaniałym miejscu znaleźć. Amen.